Hejka, dzień dobry, witam was serdecznie. Słuchajcie, z pralni, bo to jest szybki poniedziałek. Ten film będzie filmem łączonym. Coś się mi tam związało, rozumiecie, podczas prania się. Co to było? Takie długie. Aha, bieżnik, dobra. To będzie film łączony z 3 dni, a właściwie nawet chyba z 4, bo już chyba w piątek zaczęłam coś tam dla was nagrywać. Szkoda mi tego materiału, dlatego połączę to w tym filmie. Myślę, że będzie też dla was ciekawie. Słuchajcie, co do dziś, to powiem wam, że rano była u mnie moja koleżanka, wypiłyśmy sobie kawkę na tarasie, także przemiły początek dnia. Potem byłam w sklepie, tutaj wam gdzieś też wrzucę właśnie te zwykłe, ale te zwykłe zakupy. I co? Pijcie łapkę, życzę wam miłego oglądania, miłego dnia, a ja jedno wkładam do suszarki, a drugie wkładam do pralki, bo przy poniedziałku, po całym weekendzie tyle prania. Słuchajcie, w mojej kuchni odzyskałam światło i nie pozwolę sobie go zabrać. Wiem, że źle widzicie, ale to dlatego, że zaraz zobaczycie dlaczego. Mąż tu już nie pracuje, słuchajcie, już jest wszystko gotowe, pomalowane i stwierdził, że no to jest ten dzień. Tak jak ja mówię u siebie dziś, tak i tu doszło do tego, że mój mąż zaczyna rozbierać to. I to tak powiem wam z przytupem, bo tak się tu robota zrobił dziurę. Patrzcie na to. I mówi mi, że to wszystko... Proszę? A, żeby... Z pięknego brązu będzie piękna biel. Tak, z pięknego brązu będzie piękna biel. Tak zdecydował. Powiem wam, że mi jest to na rękę, bo mnie się bardziej teraz podobają jasne kolory niż te trochę już starodawne brązy. Także będzie pięknie. Tu jest taka wielka pajęczyna, której się bałam, bo tam mieszka pająk, także żegnaj pajączku, wynoś się gdzieś tam, jesteś na polu. Sobie rozłożył rusztowanie, żeby ułatwić rozbieranie. I co? I ani się obejrzymy, pewnie będzie nowe. Rozumiesz? Tak, no, rozumiem. Dyskutujemy tu o zasłonach, słuchajcie, do tego. Bo mąż mi tu mówi, że jak to teraz będzie wyglądało, tu białe, a dach brązowy, ale co to ma do tego? Będzie pięknie, będzie jasno, świeżo i słuchaj, nowo przede wszystkim. Także żegnamy stary teraz. No i w ten oto sposób muszę umyć okno, bo już na niego nie mogę patrzeć, a odzyskałam tyle światła. Dzięki temu, że nie ma tego daszku i powiem wam, że z mężem zastanawiamy się obydwoje, czy aby na pewno chcemy go z powrotem. Także przed nami ciężka decyzja. Na 70% mówimy nie, bo teraz w kuchni jest naprawdę jasno, nie tylko w kuchni, ale i właśnie w tym saloniku. Także ciężka decyzja przed nami, bo jakieś rozwiązanie musimy znaleźć, ale to pewnie gdzieś tam w kolejnych filmach. Póki co włażę na okno, dodałam sobie roboty i idę umyć okno i tą lampę, która jest mocno okurzona. Niedziela. Dzień dobry pani. Gdzie idziemy? Nie wiem. Nie wiem. Idziemy zobaczyć jakieś ruiny zamku. Powiesz mi, co to za miejscowość? Nie mam pojęcia. No. No. Ale w każdym bądź razie koło ogródka nad Najcem przed chwilą nas minęli. Nie chciałam jechać nad wodę. Nad wodę też pojedziemy, tylko mama chce zobaczyć te ruiny, bo zawsze tu przejeżdżamy. A nigdy nie chce się nikomu iść, także idziemy, bo pogoda i tak nie jest nad wodę, Emi. A tu jest tak pięknie, tak wysoko. Zobaczcie. Także pokażemy wam ruiny zamku. O, wracają ludzie. Muszę wam to nagrać, patrzcie tutaj. Ha! Łoziec wioska pod kobiecą ręką. I tak ma to wyglądać. Czy tak wyglądało? Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Księciuniu. Tak było. Księciuniu mieszkał. Tam była ta księżniczka w okienku. Emila, jak się nazywa ta z tymi długimi włosami? Ta Rozpunka. Ta Rozpunka. Ale wysoko. No. Ej, ciekawe, czy można tam wejść. Zobaczymy. Dobra, to gmina Zakliczyn. Ej, jest tu ktoś stąd? Ogląda mnie, to serdecznie pozdrawiam, a my idziemy zobaczyć to cudo. A tam słoneczko wyszło. Jest okej. Są matki klimaty, bo jest drzewo.
Nie? I te sklepienia całe z cegły. Piękne. Kurde, nie widać by pod światło, ale tu. Wysoko, kochanie, wiem, ja też się boję. No. O, tam, no. Mąż mi tu podpowiada, że tu jest stare. A tam jest odrestaurowane. A to i tak jest odnowione chyba, nie? Dbają o to ładnie. Uuu, ale pizga. Przez takie małe okienko tyle wiatru. Idziemy wyżej, Emila. Chodź. Królowa. Królowa. Poczekaj, zrobię ci zdjęcie. Cygar, cygar. Przy drugim piętrze żeśmy wymienili za Emilią. Emilia sobie siedzi tam. O tam. I czekamy, aż wróci tata. Poszedł całkiem do góry. Nie, ja dziękuję, bo to są te schody z dziurami. Ja mam stres od małego z nimi. Mąż się śmieje. Ja to teraz w nocy, po północy. A, to ty byś się nie bał, ale my się boimy. Idziemy tam. Zobaczcie, co tam jest. Jedziemy na tyłkach. To jest mój mąż. Idźcie prosto, tam wolno, a ja pójdę tam, gdzie nie wolno. Ema, patrz, jaka droga. A my takie ciżemki sobie ubrały. Nie? To jesteśmy baletni. Słucham. Droga na skróty. O, na takich konarach się mi zawsze siostra wywalała. Teraz? A, pięknie. I ogrodzenie, co matka chciała. Takie będziemy mieć na konie. Tak, moja siostra się zawsze wraca na takich wystających konarach. No tak, zahaczyła i puc leży. Mam babcia ją trzymała za ręce, ona i tak zawsze się wyrżnęła. Idziemy tam. No i tu patrz. No, patrz, pięknie. Wszyscy już tam pływają, a my tylko musimy czekać. Że co? No ale patrz, tam pojedziemy. Tak? Nad wodę. Tam, nad wodę. Tak, do grudka. No to może pójdziemy na skróty. O, chodźmy na skróty, przez rzekę, tak wpław. Jaka duża jest, nie wiem. Słuchajcie, śmiejemy się, bo przejeżdżamy do grudka. A tutaj? A ta mała pani tam usłyszała pytanie od taty. Chcesz gęś? To idziemy po gęś. Teraz wam pokażę, co chodzi. Nawet takie małe. Jest gęś. Ema, ale na pewno nie chcesz tej na plecak? O Boże, jakie tam wielkie, patrzcie. Tam jest jeszcze większą? Chcesz spać na niej? Boże, jakie to wielkie. A ty to małe gąski. Nie trzeba i taki przestań. Ani do pralki się nie zmieści, żeby potem to wyprać. Którą? Emi! Tu! Będzie zawsze z tobą. No, pokazywałam już, że tu jest taka mała. Emila, pokaż kaczkę. Gęś, nie gęś. Kaczkę. Dobra, przynajmniej jest tutaj na... Tutaj jest. Tak. Zamek. Można z paskiem, także ekstra. I teraz wam pokażę, co jeszcze kupiłyśmy. Tak na plecaku w samochodzie pokażę wam zawieszki. Dzisiejsza eskapada to Leon, Ania i Emilka, czyli takie zawieszki sobie kupiłyśmy. I cukierasy, także święto na Ły. Co? Tak. Jeszcze można ściągnąć pasy. Tak, można ściągnąć, będzie przytulanka. No, święto na Ły, czyli Łotpust. Zaliczone. Jest i drugi. Tam nie idziemy. Jedziemy nad wodę. Pogoda, nie pogoda, ale ludzi tak nie brakuje. Mami. Mama. Jest gąska. Najważniejsza gąska. Ale jak słonko wyjdzie, to jest fajnie. Idziemy coś zjeść. I są kampery. Tam dalej też. Także my tu przyjedziemy naszym kamperkiem. Ale mi kupiłaś, jest za duże na mnie. Dobra, znajdziemy mniejsze. Nie płakaj. A to dzisiaj już musisz mieć? Nie. No, też tak myślę.
hall, food hall z Biedronki. Tu jakieś nowości, promki. Wzięłam, wzięłam sobie pieczarki dwa razy, zresztą zobaczycie. Bułki do hot dogów. Była na zapiekanki. Taka jedna długa. O, pies nie ma nic w miejsce. O, coś tam ma. Pieczarki razy dwa. Masło jest jeszcze na promocji, ale można na kartę tylko trzy, także posłużyłam się jeszcze męża kartą. Okej. Okay. Użymy tu. To jest akurat... A, polędwiczki, bo teraz z kurczaka są na promocji. Soczek. Buły. Pan portfel. Sałata, bo też jest na promce, a fajnie będzie wyglądała właśnie do obiadu, bo zamierzam, tutaj wziąłem sobie tortellini z szynką, to jest moja fanaberia, taka na dziś, wzięłam wątróbkę z kurczaka, bo też jest w promce i wzięłam sobie dzisiaj, zrobię schaba i właśnie dlatego wzięłam tą sałatę, bo będzie fajnie smakowało. Na promocji macie też, no, co to jest, cukinie. Wzięłam trzy w tygodniu, coś z niej wyczaruję, jeszcze nie wiem co, ale coś widuś. Ojej, stanęłam na tobie budoku, przepraszam. Bułki takie z nasionami, trzy. Tutaj dwie słodkie. Reszta masła na męża kartę. I berlinki też, jak widzicie, dwie, to macie taniej. A ja wzięłam te buły do hot dogów, więc okej. Okay. Masło i poczekajcie, wzięłam sobie zapach do samochodu. No i papier toaletowy. Tyle. W sobotę w Biedronce była promocja. Słuchajcie, trzeba było wziąć dwie rzeczy, żeby obie były minus 50%. Na pewno o tym wiedziałyście i byłyście. No ja w sobotę nie nagrywałam, więc wam nie miałam jak powiedzieć. W zasadzie mogłam na Instagram, ale tam jest dużo, dużo mniej. Ja wpadłam i już wam mówię, co wzięłam. Skarpetki. Nie będę mówić cen, powiem wam, że były bardzo niskie. Przede wszystkim to, co najważniejsze dla mnie, to wam za chwilę powiem. A tak to były chyba po 10 zł płaciłam, tak jak za takie naczynie do zapiekania, ceramiczne, dość duże. Nie będę go wyjmowała, bo wiecie co, ja nie wiem, czy nie zostawię go po prostu, żeby mieć na prezent dla kogoś. Przepiękne. Wzięłam dwie poszewki, to już też z myślą o tym, że moje dziecko będzie niedługo nocować, spać w innym domu, więc będę kupowała pościel, będę kupowała, myślę, kołdrę, pierzynę, wszystko, kołdrę i poduszkę, nie pierzynę, wszystko dla Briana, żeby się tam ustawił, skoro zdecydował się studiować. Tutaj wzięłam jeszcze też, to było chyba 9,99, bo to albo coś takiego, 19 chyba złotych było wcześniej, no a potem minus 50%. I tutaj jest, też myślałam, wezmę jak coś tu będę miała na prezent, po prostu do tego dołożę co jeszcze coś i wtedy fajny prezent się robi. Wielofunkcyjny zestaw do warzyw i owoców i słuchajcie, tutaj tarka do warzyw i owoców, wyciskarka do cytrusów, temperówka do warzyw, pojemnik z praktyczną miarką. Takie coś na pewno w Biedronce rzuciło się wam w oczy. Smuki to jest właśnie jedna z tych firm, które tam królują. I tak jak mówię, trzeba było wziąć dwie, żeby było minus 50%. Wzięłam tak. Tutaj wzięłam dwie poszewki i do tego naczynia żaroodpornego wzięłam, uwaga, uwaga. I już wam pokazuję. Zasłony. To są takie grube zasłony, znowu ta firma. I już wam mówię kolor. Widzieliście tam na pakowaniu, a to wygląda w ten sposób. I tutaj są dwie sztuki. One wcześniej kosztowały 99 zł, także 5 dyszek dałam za dwie zasłony grube. I słuchajcie, tu już się zaczęła sprawa, bo ja tutaj w samym salonie mam cztery karnisze zielonych zasłon. Mi się marzyło, wiedzieliście o tym, na zmianę tych zasłon, żeby mieć do zmiany, o tak, bo ja mam tylko jeden ten komplet zielony. I ja tutaj mam te zasłony tu w salonie i w tym mniejszym saloniku. A no, Emila leży na łóżku tam gdzieś. Hej Emila. Ale wiecie, że jest obok salonik i też są właśnie te zielone zasłony. Zresztą tutaj gdzieś widzicie z boku. Więc pasowałoby mieć takich zasłon 6. I tutaj uruchomiłam mój telefon, obdzwoniłam kogo mogłam. Okazało się, że moja koleżanka jest właśnie
w terenie, że tak powiem, i powiedziała: słuchaj, Ania, wyślij, jak to wygląda. Zaraz obczaję Biedronki. I ja wiedziałam, że ona nie byłaby sobą, gdyby mi tego nie zdobyła. Proszę bardzo, to jest kolejne opakowanie. No niestety tak zniszczone, bo ludzie wtedy tak darli rękami, nogami, że szał ciał, co tu się działo. A jest to, dobra, wrzucone w każdym razie. Takie same, tylko w jednych z nich, a tu, tylko w jednych, w tych są na przelotkach. Tu. A uwaga, uwaga, dwie kolejne mam na tej taśmie. O tu. Tu jest taśma. No, także te dwa komplety, akurat to się fajnie złożyło, że te dwa komplety będą na ten większy salon, bo tutaj cztery zasłony są, a te na przelotkach będą w tym mniejszym saloniku, ale nadal będzie ten sam kolor. Także nie ma tego złego, bo ja na początku myślę, kurde, serio, wolałabym, żeby wszystkie były na przelotkach albo wszystkie na taśmie, ale potem stwierdziłam, kurczę, przecież nic mi to, totalnie mi to nie przeszkadza. W ten sposób za 150 zł mam 6 grubych, zaciemniających zasłon w bardzo ładnym kolorze, myślę, bo znowu taki jaśniutki popielaty, więc zupełna zmiana z zielonego na popielaty i tak sobie będę właśnie zmieniała, zależnie od tego, jak mi się jedne znudzą, to będę zakładała drugie, tylko oczywiście to robi mój mąż z Brianem. To są ciężkie zasłony, wysoko mamy, więc to jest chłopaków robota, więc znowu będę musiała, aż się to wszystko uprawomocni, że tak powiem, musi ich naleźć ochota i przede wszystkim muszą mieć czas, a teraz tak jeden, jak i drugi jest bardzo, bardzo zajęty. Słuchajcie, rano mówiłam, że była moja koleżanka, podała na kawę, no i oczywiście dzwoniła do mnie też znowu z terenu i mówi: słuchaj, chcesz czy nie? 25 zł, przecudowny, tfu, 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 proszę mi tu nie zauroczać, ale to są kwiatki, które naprawdę im nic nie zrobicie. One są w stanie wybaczyć Wam wiele. Sorry, tak szeleszczę, ale chcę zobaczyć. Muszę przejrzeć każdego liścia. Czy czasem nie przyniosłam sobie jakiegoś robala na nich. Bardzo, bardzo związany. Muszę za chwilę usiąść i znaleźć, gdzie ma początek, gdzie koniec. Widzę, że są troszeczkę poturbowane liście, no ale wiadomo, w tych foliach oni zawsze tak pakują, że łohoho. Przeogromniasty. Tutaj widzicie, można go powiesić. Ja nie wiem, czy będę go wieszać, czy jednak zdecyduję się tym razem położyć w kuchni na tej mojej półce, tam dołożyć, żeby tam było na maksa zielono, bo ten mój pierdzielnik, który tu widzicie, jest już mocno obciążony kwiatkami i nie chciałabym, żeby to gdzieś spadło, a jak nie, to ja po prostu dla niego znajdę miejsce. Słuchajcie, mam tak duży dom, a tak kocham kwiaty, że powiedziałam: matko, jeszcze się mnie pytasz, ty się mnie nie pytaj, tylko po prostu go bierz. Znalazłam końcówkę. Dobra, to jest tyle w tej chwili. Kończę gotować obiadek, bo dzisiaj jest sosik z mięskiem. Tak, pokazywaliśmy, gdzieś tu była twoja gęś. Z ziemniaczkami młodymi. Brian właśnie pojechał na zakupy, bo stwierdził, że może byśmy zrobili na wieczór taką tartę, ale już chyba nie w tym filmie Wam pokażę, bo będzie za dużo tego wszystkiego i nawet chyba się nie wyrobimy, bo to wieczorem, a ja koło 18 staram się wrzucić Wam film. Dobra, lecę. Jak coś, dobiliśmy do obiadu, także życzcie nam smacznego. Nie wiem jak u Was, ale u nas obiad to jest taki najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Staramy się go zjeść razem, teraz kończą tamten obiad. Ja zjem później, bo na razie jestem po prostu niegłodna. Chciałam tylko powiedzieć Wam, że w sobotę wieczorem siedzieliśmy sobie z mężem tutaj, gdzie teraz siedzę, i tak piliśmy sobie kawkę i stwierdziliśmy, że jednak przytniemy nasze drzewka. Powiem Wam, że sporo żeśmy przycięli. Ja zaczęłam jeszcze plewić. Jak zaczęłam plewić, to słuchajcie, ten spacer po ogródku u nas zawsze kończy się dziadowską. Przycięliśmy drzewka i teraz ładnie wyglądają, są w miarę eleganckie, nie ma tych odrostów po prostu takich wielkich. Teraz Wam pokażę, bo są normalnie, nie wiem ile tych worów, ale jest ich mnóstwo. Raz, dwa, no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie wiem, czy to będziecie widzieć, sześć worków z naszego spacerku. Cięliśmy, harataliśmy, wycinaliśmy, co leciało, co nie wyglądało już po prostu, żeby to wyglądało ładnie. Chłopaki związali jeszcze trawę, bo ona już się zaczęła rozchodzić. Po prostu było jej za dużo, a wiatr, deszcz tę trawę zawsze kładą. O tu. Ta duża sobie ekstra radzi. Ona ma jednak twardsze te
korzenie tylko od nogi i jest lepiej, a ta musi być co roku, jest piękna, ale musi być wiązana i pilnowana, także pięknie, teraz czekam, aż moje lilie się rozkwitną, bo wyskoczyły już wysoko, głośno tutaj, ale ja przyszłam się do Was tylko już pożegnać, podziękować Wam za dziś, za uwagę i powiedzieć, że widzimy się już w środę, także buziaczki, piszcie, co tam u Was słychać.